Dzisiaj odcinek, w którym skrzyżujemy swoje różdżki. Nie. Odcinek zdecydowanie magiczny, ponieważ postanowiliśmy stworzyć specjalną bitwę na zestawy z okazji premiery nowej gry. Hogwarts Legacy gra wchodzi już niedługo na pecety, na konsole, a my stworzyliśmy specjalną bitwę na zestawy do tej gry. Zaczynamy. Moi drodzy, już niedługo IEM i oczywiście będziecie mogli nas tam spotkać. Dokładnie tak, a już teraz możecie sprawdzić specjalne promocje, które przygotowaliśmy. Link w opisie, między innymi od Razera, od Logitecha, od Corsaira, Samsunga, HyperXa czy HP. Naprawdę każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Sprawdzajcie link, a my przechodzimy do podkładek. Zobaczymy, czy Harry Potter będzie dumny z naszych podkładek, moi drodzy. Mam zacząć? A zacznij. Dobra, uwaga, ode mnie podkładeczka iście magiczna od Kruxa. Słuchajcie, no i dlaczego magiczna, za chwileczkę wytłumaczę, ale mamy nasz dywan. No właśnie, ja jestem totalnie niezaskoczony, bo byłem pewny, że postawisz na tą podkładkę i ja wam udowodnię za chwilę, dlaczego ona w ogóle nie jest magiczna, a dlaczego magiczna podkładką jest podkładka moja od MSI GD60. Rozpakowujemy. Zacznę od swojej podkładeczki, już wytłumaczę tok myślenia, ponieważ miało być magicznie, miało być hogwartowo i tak dalej, ale skoro Harry Potter to magia, a magia to też Aladdin, a Aladdin to oczywiście latający dywan, więc wszystko się zgadza, tak? Ale lata dywan, lata. Wszystko się zgadza, tak, jest magia. Lewituje. Totalnie nie wiem, jak do tego doszło, że on lata teraz w tym momencie. Faktycznie. Dobra, i to jest ta jego magiczna część. No rozumiem. No jest Harry Potterowy klimat pod tym względem, że tak hogwartowo, tak klasycznie, tak zamkowo, no można powiedzieć. Tak, oczywiście. Ale magii, no magii w tym mało. Słuchajcie, magia prawdziwa jest tutaj. Lumos. Aha. Proszę zobaczyć, patrzcie, widziałeś tak podświetloną podkładkę, jak ona się mocno świeci? Słuchajcie, prawdziwa magia jest tu, możecie sobie ustawiać to światło jak chcecie. Podświetlana podkładka i to nie byle jak, bo naprawdę solidnie taką wybrałem, żeby na pewno mnie nie zawiodła i rozświetla całe stanowisko. Nie zapytałeś mnie, na czym trzymam to, ten dywan. Wiesz co, magik prawdziwy nie zdradza swoich tajemnic. No, poprosiłem, żebyś nie zdradzał to swoich tajemnic. Dobra, nie wiem dokładnie, o co chodzi z tym podświetleniem. No jak każda inna podkładka, nie ma w niej nic wyjątkowego. Już się bałem, że pójdziesz merytoryką, że tu smoki jakieś, jak w Harry Potterze smoki, to było co na lekarstwo. No jak? Przecież były smoki, co wy gadasz? Co ty gadasz? Było mnóstwo smoków w prawie każdej części. Nawet było w Czarę Ognia, jak była Czara Ognia, to tam każdy smok był. To tylko w jednej części były smoki. No jak w jednej, później też były, bo... Kiedy? Gdzie ty, Harego? Oprócz Czary Ognia, gdzie były smoki. Czy ty ściągnąłeś wersję porno z torrentu? Przyłapany. No słuchajcie, jeżeli chodzi o podkładeczkę Kruxa, doskonale ją znacie, bo już kilka razy u nas była. Dobra jakość wykonania, ciekawa grafika, nadruk oczywiście, fajne obszycie, porządna podkładeczka, nie rusza się, nie buja, nie to co ta. Słuchajcie, tu faktycznie o smokach też myślałem, logo MSI idealnie się wpasowuje w klimat magii, bo jest ten smok. Wprawdzie trochę azjatycki bardziej, ale nadal smok. Ale to, co jeszcze chciałem na koniec powiedzieć... Halo? Profesor Dumbledore? Masz skończyć pierdolę. Ale jest i jeszcze jeden motyw, który chciałem tutaj uzasadnić, a mianowicie wielka podkładka, spoko pod e-sportowe tytuły, ale słuchajcie, to będzie gra single player. Po co zajmować tyle miejsca na biurku? To jest właśnie podkładka dla single playerowców, którzy potrzebują tylko podmyszkę, nie będą zamiatać pół biurka. Kulturalna gra, tu włączasz Hogwarts, tutaj sobie trzymasz rękę i się luzujesz. Ale ja się nie zgadzam absolutnie, już bez zbędnego przedłużania. Dużo osób gra na laptopie, tu sobie kładzie laptopika, tu myszeczka, słuchajcie. I skoro już przy myszeczkach jesteśmy, to do nich przejdźmy, a wy decydujcie, kto wygrał z zestawieniu podkładek. Smarty, po tej rundzie zawiniesz miotłę i zawiniesz się stąd czym prędzej, bo czuję miazgę. Dobra, pokazuj, co tam masz. Może ty najpierw. Aha, no dobra, serio czuję miazgę. Słuchajcie, nie będzie wielkiego zaskoczenia, nie będzie efektu wow, ale mam tutaj Logitecha G502X. Cougar Double Blader. To jest prawdziwa miotła, to są prawdziwe czary, tu się dzieje prawdziwa magia. Dobra, ale czy to będzie tylko wyglądać, czy to możemy jakoś złożyć? No, mój drogi, zaraz się przekonacie wszyscy. Otwieram. To może zacznijmy o mojej, bo chyba będzie krócej z tego, co widzę. Słuchajcie, myszka wręcz legendarna, jej druga odsłona, sensor Hero 25K, absolutna topówka. Ale dlaczego wybrałem właśnie tę myszkę? Przede wszystkim dlatego, że na pewno nowy Harry Potter, nowy Hogwarts Legacy zabierze nam troszeczkę godzin i będzie mi zależało na ergonomii, żeby ta myszka sobie wygodnie w dłoni leżała. No i ta myszka leży w dłoni wręcz perfekcyjnie, absolutnie. Weź sobie zobacz, za jaka wygoda. Jest wygoda i jest wygoda. Klika fajnie, ale słuchajcie, tych klików ona ma na sobie sporo. 4 klawisze funkcyjne, dodatkowo 5 na aim, ale oczywiście możemy przybindować pod to inną akcję. Endless scroll również dostępny, ale na scrollu dodatkowe 2 funkcje. No i słuchajcie, moi drodzy, dlaczego ta myszka? Właśnie ze względu na te przyciski boczne, nie jest ich za dużo, nie jest ich za mało, dlatego, że chciałbym na przykład Avadę Kedavra wymierzyć w ciebie i zbindować sobie pod ten przycisk, więc nie ma problemu. W Hogwarts Legacy będę mógł to zrobić, taką mam nadzieję, i rzucać konkretne spele na konkretny przycisk myszki. O, panie Smarty, minus 10 punktów dla Gryffindora. Nad tym też długo myślałeś, co? Shut up, Harry. Słuchajcie, prawdziwa magia. Ktoś liczy? Niech pisze w komentarzu, ile te razy padło. Prawdziwa magia dzieje się tutaj, bo patrz to, mamy gołą myszkę i możemy sobie tak dostosować bok tej myszki do naszych potrzeb. Mogę sobie dodać tutaj, tak jak ty mówisz, żeby była wygoda na lewy kciuk, ale mogę też z drugiej strony, no bo czemuż by nie, dodać na magnesik i mam z dwóch stron i ta myszka już złapała takie skrzydełka. Ale jeżeli mało i ktoś powie, kurde, tych przycisków w mojej myszce jest za mało. Słuchajcie, mogę sobie i na lewą, i na prawą stronę dodać specjalne tutaj motylki, które są też na magnes, je się tu instaluje. I proszę bardzo, lewa i prawa strona, mamy dodatkowy przycisk z boku, jeżeli potrzebujemy dodatkowych bindów, także super. Ale powiecie, mało? Nie ma problemu. Dodatkowo, jeżeli potrzebujecie aima na prawą albo na lewą stronę, wkładacie tutaj i dodatkowy przycisk. Taki właśnie mały metalik zmienia się w dodatkowy przycisk, może być z prawej i z lewej strony. Dodatkowe ślizgacze, wiadomo, ale to jeszcze nic. Widzicie tutaj? Możecie sobie ten element na przykład zdjąć. Proszę bardzo, zdejmujecie, bo jest zbyt szeroki i zamienić na ten karbonowy, malutki, dzięki czemu będzie wasza myszka trochę mniejsza. Albo możecie sobie nawet przenieść wedle życzenia, czy to ma być wyżej, czy to ma być niżej, jak potrzebujecie. Ale Smarty, połóż dłoń na tej myszce teraz, na tej wersji. No. Za wysoko. No, za nisko właśnie, chyba tak byś czuł. Za wysoko. To ja mówię ci w tym momencie, jeżeli uważasz, że ona jest zbyt płaska, a słyszę, że tak uważasz, to moi drodzy, robicie coś takiego i myszka się podnosi, jest bardziej garbata niż była, a jeżeli nie, no to po prostu sobie podnosicie i spłaszczacie ją. Wow, wow, wow. No i ale tutaj żeby jeszcze to było, jedna rzecz. Jeszcze no jedna rzecz śrubka, jest z tyłu, no. Śrubka, którą możecie dodatkowo sobie tutaj podwyższać i obniżać ten tył myszki. No, trochę się zapieprzyłeś. Aż wody potrzebuję, żeby skończyć. No, myszka kosmiczna. Nie wiem, czy magiczna, na pewno kosmiczna, czy nie jest zbyt przekombinowana, tak jak twoja logika. O tym zdecydują nasi widzowie. Ja tylko jeszcze dodam na koniec. Sensor 3389 od Pixartu, także tu też jest pro-gamersko i jest naprawdę high-endowo. Wygrałem. Klawiaturę. Klawiatury to będzie po prostu pokaz mojej wyższości. No to dawaj, zaczynaj. No dobrze, mogę teraz zacząć. Słuchajcie, produkt, który już zajawiliśmy w jednym odcinku, jest to Deltaco klawiatura DK440R. Zaraz zobaczycie tą magię. Co w niej magicznego, nie mam pojęcia. Słuchajcie, ja postanowiłem, jako że Harry Potter to oczywiście nie tylko magia, ale także trochę słodyczy związanej z dzieciństwem, trochę retrospekcji, trochę retro, więc postawiłem na Logitecha Pop Keys. Klawiatura, która kiedyś już u nas była, która olśniewa swoim wyglądem. Otwieramy. Kolorystyką nawiązywałem oczywiście do jednego z domów, no ale zależało mi na tym efekcie retro przede wszystkim, no bo troszeczkę Harry Potter się kojarzy tam, że te retro rzeczy występowały. No taki klasyczny brytyjski styl. No styl to w ogóle o tej klawiaturze można powiedzieć jak w dużym skrócie. Jest stylowanie, to co twoja. Słuchajcie, Harry Potter nawiązuje gdzieś tam troszeczkę do tych czasów retro. Mamy faktycznie zamki i tak dalej. Wygląda ta klawiatura absolutnie bajecznie, według mnie przykuwa wzrok i otacza ją pewien czar. No ja wiem, jakiego czaru ona nie ma, konkretnie chodzi mi o czar klawiatury mechanicznej, bo to mechanikiem nie jest, także no dzięki wielkie. Ale co ty gadasz w ogóle? A to faktycznie to jest mechanik, zapomniałem. Dobra, wygrywam to. A, wiem, ona nie ma podświetlenia, jak jest ciemno, to już się nie odnajdziesz. Dobra, pokazuj swoją. To jest moim zdaniem nic, patrzcie na tą klawiaturę, to jest klawiatura prawdziwego magika, czarodzieja. Klawiatura, która nie ma fontu żadnego na swoim wierzchu i wygląda wręcz bajerancko. Ktoś przychodzi do nas, patrzy i mówi: ej stary, ty tu nie masz w ogóle czcionki, what the fuck? I tym na pewno możemy mu zaimponować. Ale jeżeli ktoś powie, to jest niepraktyczne, przecież sam nie widzę tego i ja tak dobrze nie znam klawiatury, nie martw się. Deltaco o tym pomyślało. Całe kuwerty, wszystkie klawisze opisane są tutaj z boku. Z jednej strony jest ładnie, z drugiej wiesz, tak co jak piszesz. Mówisz, nie martw się, daliśmy font od spodu, tak żebyś nadal go nie widział, ale jest, w razie czego. To jest nauka dla prawdziwych bystrzaków tego, żeby uczyć się pisać bez patrzenia na klawiaturę. To jest niewygodne, to jest niekonwencjonalne, to jest pase. Dodatkowo moja klawiatura, zresztą tak jak i twoja, jest bezprzewodowa, ale moja, w odróżnieniu od twojej, jest podświetlana. Moja też podświetlana jest, tu miga na przykład i co? I teraz musisz powiedzieć, że nie dość, że to nie ma fontu, to to świeci. Jak sobie ustawimy na przykład jeden kolor, taką chmurkę, że to wisi w powietrzu, świeci naprawdę dobrze. Powiem wam, że cholipkach nawet Hagrid by się oślinił na widok takiej klawiatury. Naciągane. Czas na ostatnią, rozstrzygającą kategorię, a są to oczywiście słuchawki. Mam pierwszy? Proszę bardzo. Bo ty byłeś dwa razy pierwszy, teraz ja będę dwa razy pierwszy. ROG Delta S Animate. Widzę, że na limit cenowy nie zwracałeś uwagi. Nie, bo nie było, no to jak miałem zwracać uwagę? No halo, ale halo. Przyzwoitością jakąś. Te słuchawki 3000 zł chyba kosztują. 1000. U mnie znacznie taniej, ale też niebudżetowo. Corsair HS80 RGB. No słuchaweczki, które designem przypominają magię. Shouldn't have said that. No more questions. Don't ask any more questions. Otwieramy. No dobrze, co takiego czarującego jest w twoich słuchawkach? No słuchaj, czarujące jest to, że nie wyglądają jak każde inne, ale widzę, że próbowałeś iść w moją stronę i próbowałeś papugować mój wybór. Jeżeli to wygląda jak każde inne, to pozdro. No nie, ale próbowałeś właśnie w tym samym tokiem iść. Słuchajcie, Corsairy oczywiście mają swój styl, mają swój wygląd indywidualny, nie jest to owalny kształt, tylko taki trapezowaty, bym powiedział. No i jeżeli chodzi o design, to musicie przyznać, że rzucają się w oczy. A no nie no, Hermiona by jak to zobaczyła, to by jej majty spadły z wrażenia. Aha. Po prostu. Ona ma 13 lat. Stop, stop, stop. I teraz po podłączeniu słuchawek prawdziwa magia się zdarzyła. Moi drodzy, oczywiście S Animate, ta nazwa nie jest z przypadku, bo możemy sobie wgrywać animacje. To jest naprawdę, naprawdę coś, czego by się, no, osoby uczące się w Hogwarcie nie powstydziły zdecydowanie, a nie twoje naciągane argumenty. Dobra, zobaczmy, czy naciągany będzie dźwięk. Sprawdźmy, jak te słuchawki grają. Przez święty Bóg, za nami sprawdźmy, jak poradzą sobie w tym zestawieniu mikrofony. Nieco spokojniejszy ton głosu również na tych słuchawkach. Oczywiście klasyczne, normalne rozmowy discordowe. Czy Corsair w tym zestawieniu będzie znacząco lepszy, czy wyprzedzi swoją konkurencję? Na pewno, oczywiście, że tak, tutaj nie mam wątpliwości. Ja tych wątpliwości nie mam absolutnie żadnych do tego stopnia, że zniżę sobie poziom mojego głosu. Nawet jestem tak pewny, że zacznę szeptać. Wiesz co, trzymam te słuchawki, ale jednak ich nie chcę, wiesz, wezmę swoje jednak. No powiem tak, jeżeli chodzi o mikrofon, no tutaj już kiedyś testowaliśmy te Asusy i tutaj jest bida z nędzą, nie wiem, coś tu się zepsuło i nie było mnie słychać. W samej aplikacji jest troszeczkę opcji do ustawień i do pobawienia się, ale faktycznie coś tam nie hula, coś tam nie gra. No tutaj mikrofon, powiedziałbym, w momencie, kiedy mówiłem spokojnym głosem, był bajeczny wręcz. Oczywiście były jakieś tam mankamenty delikatne, ale dramatu nie było. Problem pojawił się w momencie, kiedy krzyczałem, no tutaj faktycznie przestar jakiś był, ten kompresor nie do końca zadziałał tak jak powinien, ale sam dźwięk i jakość nagrywania mikrofonu naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No tak, mikrofon zdecydowanie tutaj, dźwięk też w porządku, bardzo zbliżony, może Corsairy delikatnie lepiej, ale dźwięk w porządku, jak najbardziej mikrofon, no do poprawki, ale ten bajer. No właśnie, słuchajcie, które bajery podobały Wam się najbardziej, dajcie znać, no i czy czekacie na premierę i jeżeli już jesteście po premierze, bo ten odcinek jest chwilę przed, to piszcie wrażenia z gry. Smarty, czy Hogwarts Legacy zawiedzie czy dowiezie? Dowiezie i będzie ogrywany. Tak? Będzie. U mnie też. Dawno nie grałem singla, żadnego czasu ograć singla. Harry, idziemy do Ciebie, chociaż tam Harry'ego nie będzie. Już nie przesadzaj. Ja będę nowym Zostawcie Harry. Łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a my się żegnamy. Trzymajcie się, cześć! Hej!